Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w War Thunder. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, może to uczynić z linku podanego w opisie pod filmem. Okej, zobaczmy sobie, kto tu mnie zaprasza do oddziału. Kliknij, aby dołączyć. Czy on w tej chwili jest w grze, tak? Nie, nie jest w grze chyba. Okej. Jakie ma poziomy? Czy możemy sobie zobaczyć, bo zapomniałem, czy... Dowódca działu bitwy zręcznościowe, bitwy historyczne... Karta gracza, zobaczmy. Zwycięstwo poziom 7 ogólnie, my też mamy poziom 7. Aha, stopień w siłach powietrznych danego kraju. Czwarty, trzeci, pierwszy, okej. Okay. Spoko, mi pasuje. Czy on gra czwartym poziomem? Czyli my sobie możemy wziąć rosyjski, tak? Jako że zrobiłem sobie trochę ulepszeń w uzbrojeniach, tak jak tutaj widzicie, myślę, że sobie dzisiaj mogę przetestować spokojnie. Okej, dobra. Okej. Gotowy. Rusiek. Dobra, startuj, koleś. Pilot 88766. Dobra, czekamy. Kim lecimy? No, widzisz, ja lecę tym. Ja lecę za desyryry. Z tej desyryry, dawaj. No, bitwę historyczną. Nie chcę bitew historycznych latać w takim razie. Nie. Nie gotowy. Dobra, nie latam w takim razie, ziomuś. Dzięki, ale historycznych nie chcę. Zagramy sobie normalną, zagramy sobie właśnie radzieckimi samolotami. Bitwy historyczne po prostu jakoś mi do gustu nie przypadły, bo były to bitwy, są to bitwy, które się rozgrywa po prostu z komputerami. Ja naprawdę nie mam ochoty grać z komputerami, tak? Chyba że się coś zmieniło w tej kwestii. No nie chcę bitew historycznych, zmieńcie mi to, miejmy nadzieję, że mi nie wyszuka teraz historycznej. Zręcznościowe, czy to były realistyczne? Aha, nie, zręcznościowe, oczywiście, że zręcznościowe. Czwarty, piąty tier, my tu mamy czwarty tier, no chcę sobie polatać. Ostatnio latałem z Jaśkiem oraz z Direlem, nie, z Flotarem chyba. I lataliśmy tymi wyższymi tierami, tak. Powiedzmy, że rzucało nas trochę wyżej na lepsze samoloty, a dzisiaj spróbujemy sobie swoich sił po prostu tutaj na naszych tierach. Weźmiemy Ishaka jako pierwszy. Najsłabszy nasz tier, drugi jak na czwarte i piąte. Jeżeli coś z nim zrobię, to będzie ok. No zobaczmy, zaraz będzie rozpoczęcie bitwy. Mam jakieś bomby. Tylko właśnie nie wiem, czy to są na zrzucenie, czy do wysłania do przodu normalne. Bomby. No bo tamte to były rakiety, to są do puszczenia w takim razie. Czy jest jakiś celownik tutaj na bombki? Jest, spoko, dobra. Jesteśmy Ishakiem, spokojnie zaczynamy sobie. Myślę, że kolejny mecz zagramy sobie Brytyjczykami, bo chciałem Hurricane'em sobie polecieć. Hurricane. Okej, co tam jest? Okręty, samochód opancerzony. Ja się będę bardziej na te samochody w takim razie kierował. Gdzie są przeciwnicy? Miejmy nadzieję, że na C aż tak tego nie poleci. Aha, nasi już tutaj na C lądują. Więc ja się tu może nie będę wybierał. Dadzą radę w ogóle? W sensie tak, da radę. Ziomuś. Okej. Ale gdzie są przeciwnicy? W dalszym ciągu nie widzę ich. O, widzę dopiero. Aha, z tamtej strony, okej.
spróbujemy się zająć tymi samochodami opancerzonymi. A bomby zostawimy, powiedzmy, na samoloty, tak? Nie na samoloty, na statki. Boże, jeszcze trzeba widzieć to. Dobra. Zniszczyliśmy jeden, przynajmniej. Nie jest tak źle. Do nas ktoś strzela, czy... O, fakt, nie. Masz trafienie w powietrzu, tak? Kolizja w powietrzu. Trafiliśmy w kolesia, dobra. Iszak już padł, przynajmniej mam jakieś rozpoznanie tutaj terenu. I teraz, czy brać Miga, czy Łaga? Light Bombera jeszcze nie, myślę, że kolejnym będzie. Mig czy Łag? No, zagramy Łagiem sobie. A co? Co się będziemy ograniczać? I lecimy Łagiem, dobra. To jest myśliwiec już porządny. Mamy też dwie bombki zamontowane zresztą. P40, nie będę się bawił w niszczenie tych bombowców. Za zniszczenie jednego obiektu już jestem wyżej niż połowa stawki, nie jest źle. Okej, D3A1. Przydałoby się to zaatakować. O, nice, walnął. Ciekawe jakie bomby. Setki? Aha, tutaj się już koleś rozbił. Znaczy nie, można go chyba jeszcze bić. Asystę, tak? Jak łatwo zarobić asystę. Dobić sobie samolot, który już i tak się nadawał do zniszczenia. Który i tak by zaraz spadł, nie? Fuck. Nie, wznoś się. Dobra, bierzemy tutaj tego MC. MC niemiecki. Myśliwiec. Niemiecki. Dobra, my się tu musimy sobie tu nawrócić. Asysta, o! Za co? Aha, za naziemną jednostkę, okej. No odleć, trafienie krytyczne dostał. Przynajmniej tyle, uszkodzone lewe skrzydło. Ale my też jesteśmy strasznie uszkodzeni i prawdę mówiąc nie wiem czego, bo dopiero teraz samolot zniszczony, okej. Bo dopiero teraz dostaliśmy. Ale mi się nie wydaje, żeśmy my dostali takim właśnie trafieniem krytycznym, strasznym. Przecież... trafienie. Kolejne coś. Lewej goleni podwozia. Okej. Nice, nice. Tylko musimy przejąć, z tego co widzę, przydałoby nam się przejąć lotnisko, ponieważ w tej chwili jak wygrywaliśmy, to teraz niestety mamy jedno mniej. Dobra. Ktoś nam siedzi na ogonie! Uwaga, 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 dostaniemy. Spróbuj jeszcze bombką trafić. Nice, zniszczony. Dwie bombki poszły. Asysta jeszcze za samolot. Ładnie, ładnie. Ogólnie tym Łagiem się fajnie lata. Bardzo dobry samolot. Nie powiem. Dawać mi działko. Zamontować. Nice. Dostał przecież. Widziałem jak dostał. A kurde, my mamy ten samolot potrzaskany trochę. No, podpaliliśmy go? Czy może ktoś inny? O, fuck. Tak, więcej samolotów. Niech nam tu usiądzie na ogonie. Jesteśmy trzecim samolotem w drużynie. Będą próbować zniszczyć tego Łaga. O, fuck. Nie. Unieś się, proszę cię. Unieś się jeszcze. Unieś się. Unieś się. Najmniej próbuj. A jak nie, to wjedź w niego. Co jest? Nie wleciałem w niego? Jakim cudem? Przecież byłem za nim od razu. Nice, dobra. Bierzemy Miga, nie bierzemy teraz bombowca. Bawimy się jeszcze myśliwcem, póki mamy. Okej, dawać Miga.
Lecimy. Nie wymigamy się od zniszczenia przeciwników w tym meczu. Jejo. Dobra, nasz mig. O, asysta kolejna. Ten Blenheim. O, gdzie on dojechał? Ładnie, ładnie, z tego lotniska. Nie no, my ich tutaj niszczymy, no, nie ma co gadać nawet. Już czterech nie ma samolotów. Plus to, że my mamy cały czas prawie te dwa lotniska zajęte. Oni mają jedno. Chcą nam punkty naziemne jeszcze poniszczyć. Nie można im na to pozwolić. Ładnie, szybko, 600 km na godzinę. Widzicie tą prędkość? Tak to się robi. Migiem. Migusiem. No i od tego właśnie wzięło się określenie, że zrobić coś migiem. Czyli, że szybko od samolotu. O, fuck. On jest niebezpiecznie blisko nas. Nie chcę ryzykować zderzeniem z nim, bo mam... Nie mam jeszcze uszkodzonego tego samolotu, więc... Nie chcę go sobie uszkodzić. No bij po nim. No przecież strzelam tam, gdzie celownik. Asysta, okej. Nie jest, że 1000 punktów już nabitych. Bardzo ładny mecz. Bardzo ładnie nam poszło. Dobra, H111H. Spróbujemy w niego lecieć. Tutaj bardziej sobie na wprost polecimy. Żeśmy nabrali trochę jednak prędkości. Dobra, czy to jest bombowiec? Ten H111H? Kurczę, czy my go dogonimy w ogóle, bo on wygląda jakby uciekał. On się dymi chyba nawet. Ale my tutaj lecimy z zacną prędkością, która chyba pozwoli nam na dogonienie go. A nie, skończyliśmy już na miejscu, dostaliśmy punkty, drugie miejsce w drużynie i skończyliśmy ten mecz. Zobaczymy sobie zaraz tutaj tablicę jeszcze wyników. Ogólnie tak, drugie miejsce, jej, zniszczone samoloty 2, zniszczone jednostki naziemne 2, trafienia krytyczne 2, trafienia krytyczne 35, asysty 5, czas bitwy 4 minuty 49 sekund. Niby tyle trwała bitwa? Chyba więcej mi się wydaje. Doświadczenie za aktywność 96%, nagroda za misję 2080 lwów srebrnych, czas 8.37, aha, tak. Srebrne lwy, złote orły. Najłatwiej nazwać walutę i dać tak jak wygląda. Co dostaliśmy? Nowe oznaczenia, znak RAF. Misje wygrane 15, tryby rozgrywki, bitwy przeciw innym graczom. Samolot gracza USA, Australia, Anglia. Nagroda na miejscu, miał najwięcej asyst. O, wow, fajnie. New modification for WAG. Montowanie nowej sprężarki. Czyli moglibyśmy od razu coś zamontować na tym WAG-u. Uzbrojenie, montowanie nowej sprężarki, montowanie nowych części kadłuba, proszę bardzo. Ile rzeczy od razu mogliśmy sobie tutaj zamontować nowych? Czy w migu coś możemy zrobić? Nie, w migu jeszcze nic nie możemy, a w Ishaku? W Ishaku też na razie nic, chyba że za złote orły do przodu. Nie, uzbrojenie, później sobie dopiero rozdam umiejętności na załogę. No i teraz możemy polecieć sobie Brytyjczykami, tak jak mówiłem. Aczkolwiek no boję się strasznie latać tym Beaufortem. On jest bardzo fajny, no bo to jest jednak większa wersja Blenheima. Aczkolwiek Blenheimem się na razie lepiej lata, ponieważ tego ma to działko z przodu i ma właśnie, o, to fajne działko. Jak widzicie tutaj, tutaj pod tym, pod kadłubem, tu jest działko. No i tutaj oczywiście pilota z podwójnym działkiem. No i on może bić normalnie przód, tył, fajnie. A Beaufort ma tylko tego pilota z podwójnym działkiem z tyłu, tego strzelca. No z przodu niby, no patrzcie, no z przodu niby ma działko. Aczkolwiek, no nie wiem, albo u mnie nie korzysta, albo... No po prostu nie mam pojęcia, czemu tak jest. No widzicie, wieżyczka.
Bombki tych nie możemy jeszcze dać. Tutaj nic nie możemy za bardzo też zrobić w Beauforcie. No ale dobra, koniec gadania, polećmy sobie do bitwy. Drugi, trzeci tier, oczywiście. Dwa drugie poziomy, dwa trzecie poziomy. Dwa Hurricane'y, Beaufort i Blenheim. Okej, okay. Jakieś działa naziemne, tak? Czołgi i samoloty. Destroy enemy planes and ground vehicles. Bomb out, coś tam, dobra, pierdut. Lecimy najpierw Hurricane'em drugiego tieru, powiedzmy. Punkt odradzania bombowców, fajnie, aha. Boże, jak pięknie ta mapa wygląda, naprawdę. Już mi się podoba. To wygląda jak żywe obrazki po prostu, jak obrazek lecimy na jakąś górę, dokładnie lecimy w obraz. Ta gra nie ma porównania dla mnie z World of Warplanes. Jest dużo, dużo lepsza. Tam już widzimy samoloty przeciwników chyba, tak? Tylko jeszcze ich nie widzimy tak oficjalnie. Dobra, ja się tak patrzę na mapie, gdzie są cele artyleria, samochody opancerzone. Właśnie myślałem, żeby w tą artylerię najpierw lecieć, a później w samochody opancerzone uderzyć, ale jesteśmy pierwszym samolotem, który się tu pcha do walki. W takim razie będziemy mieć też pierwszy ogień czy coś, ale poczekam sobie na moich. Zrobię rundkę. Wyżej, wyżej podlecimy od razu. Tak, okej. I dopiero teraz. Wszyscy, nikt nie chce pierwszy lecieć, okej. Rozumiem. Wszyscy chcą ostatni lecieć. Okej, dobra, do mnie artyleria już napieprza z dołu. Miejmy nadzieję, że ci nasi się tą artylerią zajmą. Chociaż na to nie wygląda. Nie, 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 podnieś się, podnieś, jest dobrze. Amunicję chyba mam smugową, kurde, bo nie widzę, to znaczy tą niewidzialną amunicję, boże, smugową. Tak, niewidzialna amunicja, bo sam jej nie widzę. Do ataku z zaskoczenia. Tak jak w tej chwili, prosty atak z zaskoczenia. Zostaliśmy zaskoczeni, że mamy taką amunicję. Kurde, on tu nam łatwiej tym ucieknie, aczkolwiek samolot zniszczony, okej. Hurricane, to jest siła Hurricane'a. Nice. Nurkujemy. Ktoś za mną nurkuje. Muszę uważać. Cały czas ktoś mi teraz na tych pleckach siedzi. Kurde, kto się tak uparł na mnie? No, ktoś się rozbił, samolot zniszczony. Nice. Kolejny iszak. Okej. Samolot zniszczony, ładnie, ładnie. Nice. Hurricane drugi poziom niszczy wszystko. Wiadomo. Dobra, ładujemy. Ktoś nas dalej ściga, więc to jest złe. Czy damy jeszcze radę coś ściągnąć z tym? No kurde, ale nas obijają strasznie. Nie, nie, nic już nie damy rady, już ledwo. Ledwo lecimy w tej chwili. No, kiedy im się skończy ta amunicja? Trafienie krytyczne jeszcze zaliczyliśmy. I w końcu zostaliśmy zestrzeleni. 912 punktów. Widzicie, ile punktów zdobyliśmy jednym samolotem i to w tak krótkim czasie? Naprawdę. Bardzo dobre podejście. 900 punktów kolejni, boże, ktoś ma dopiero 15 punktów, mam już 900 za 3 fragi i 2 zniszczone punkty naziemne. Wziąłem od razu drugiego Hurricane'a lepszego, powiedzmy tak, trzeciotierowego, już pójdziemy po prostu za ciosem. Okej. Lećmy. Lećmy, niszczmy przeciwników. Gdzie są nasi przeciwnicy tym razem? Zniszczymy ich. Gorzej, że nie niszczymy tych punktów naziemnych, ale... Okej. Ich jest więcej. To mnie martwi tutaj.
Dlatego miałem zresztą kolesi na plecach. Przez tą ich przewagę liczebną. Dobra. Załatwiony. O fuck, nie. Skrzydło lewe. Straciliśmy na jakimś słabeuszu kompletnie. Fuck. Straciliśmy bardzo fajne podejście tym samolotem. To mogło być jeszcze lepsze. Tylko straciliśmy to coś, co utrzymywało nas po prostu w powietrzu tutaj. Tak jak lecieliśmy dobrze. Boże, szkoda. Strasznie mi szkoda tego. No zniszczyliśmy niby tego przeciwnika, ale no, straciliśmy tą lotkę. Nie mogliśmy już manewrować. Dobra. Dobra, teraz zagramy tankami, tak? Powiedzmy, że zagraliśmy asasynami, teraz zagramy tankami. W ogóle, jakim cudem ludzie mają po dwa samoloty, to ja nie rozumiem. Czemu po dwa i wychodzą z gry? Nie wiem, nie wiem. No ale przeciwników już jest mniej w takim razie. No kurde, naprawdę żałuję no, tego jednego samolotu. Nie, ja zaraz wezmę tego tanka, mojego Blenheima i polecę. Dobra, powiedzmy... tak, porównując już samoloty do LoL'a, to Blenheim jest off-tankiem w sumie, tak? Bruiserem. Bo może troszeczkę przyjąć, aczkolwiek ma też siłę ofensywną. Okej. Siłę do ataku. Tam łagiem ktoś lata, boże. Chyba łagiem tym z trzeciego tieru, mam nadzieję, że to nie wyrzuca tak czwarty tier do nas tutaj. Miejmy nadzieję. Zmniejsz prędkość. A jak nie zmniejszę, to co? Dobra, tak patrzę mniej więcej. Dobra, bombki. Bombki spuszczone. Jesteśmy niżej od bomb. One lecą gdzieś tam na te czołgi. Może któraś trafi, ale to jest takie może naprawdę. Zmniejsz prędkość. Nie, fuck, bo na serio. Dobra. Bijcie go! Dobrze, dostaliśmy w ogóle już od kogoś. Tank! Pięknie. Ten mecz to już jak dla mnie jest. Po tych Hurricane'ach mi się już nie chce Brytyjczykami grać. Mówię, Hurricane'y okej. Dobra, teraz bierzemy full tanka. Nie strzelamy z przodu. Chyba, że no nie wiem, no bo tu niby jest strzelec jeszcze z przodu, no chyba, że on strzela, aczkolwiek ja tego nie zauważyłem, żeby on strzelał. 1300 punktów to nam wystarczy, no w tamtym meczu nawet tyle nie mieliśmy, ale Hurricane'y. Tak bardzo szkoda tego Hurricane'a. Howitzer? O! Haubicen. Haubicen, lecimy na Haubicen w takim razie. Lecimy Beaufortem, Beaufort ostatni nasz, chciałem powiedzieć czołg, samolot. Dobra. Przełączmy się może do kabiny, ej nie możemy nawet do kabiny się przełączyć. Możemy pewnie na poszczególnych tych ziomków siedzących. Na tylniego. Na. Jaką on ma tutaj... Aha, on dotąd tylko może, okej. Dobrze wiedzieć. Dobra. Tam co jedzie? Tam samochody opancerzone. To nie byłoby złe. I artyleria, haubice. No Boże, jak ja bym tam chciał Hurricane'em teraz lecieć. Naprawdę. Może sobie kupię piąty samolot do Brytyjczyków. Byle to był jakiś byleby to po prostu. Fuck. Ale zryłem. Kliknąłem. Nie kliknąłem spacji. Boże, serio. Zamiast spacji klikałem lewy przycisk myszy. O fuck, ale te bombki poleciały źle. Tak bardzo źle. Ciekawe, czy moglibyśmy w nie wlecieć. Nie mam pojęcia. O, tam się coś dzieje. Dobra. Zaraz się w nerwie zlecimy sobie tutaj. O, dokładnie tutaj. Jednostka naziemna zniszczona. O, czyli coś trafiliśmy. Dwie jednostki, tak? Mhm. Dwie jednostki zniszczyliśmy. Nie jest źle. Kolejne jakieś punkciki dla nas.
Tutaj nas zaraz załatwią pewnie, albo wlecę w kogoś, też się wnerwię po prostu. Nie mogę strzelać do przodu, więc jest Lipton. Może w te średnie czołgi wlecę. Będzie jakiś sposób na zarobienie punktów. Albo jakbym z tyłu wleciał w takiego SB-2M. Ciekawe, czy trafię. Ej, strzela w sumie. Koleś coś strzela. Ten z przodu chyba, w końcu. Dobra, strzelajcie. Ja sobie polatam, a wy strzelajcie w takim razie. No dawaj, strzelaj, strzelaj, ziomuś. Strzelaj, strzelcu. My nie strzelcy podhalańscy. Boże, ale to strzela słabo. Bo zaraz na ciebie bomby ześlę. Masz bomby. Dobra, strzelaj no. Strzelaj, co ty robisz? W ogóle więcej samolotów niech do nas tutaj pruje, naprawdę. Okej. Co wy tam przeładowujecie, czy co? Dobra. Okej. Trafienie. Nie jest źle, trafienia zaliczamy co chwilę. Byle nas zaraz nie strącili. Nie no, strącą nas zaraz właśnie. Za dużo przeciwników jednak jest. Ale trafienia sobie wchodzą. 1500 punktów już. Asystę nawet, samolot zniszczony. Kolejny. O Boże. Zniszczyliśmy jakiś samolot latając sobie Beaufortem. Okej. Lepiej być nie mogło. Tak. Boże, ilu do nas tu pruje. To jest zabawa. Tym Beaufortem to tylko tak się bawić. Widzę, o, już lecimy na przegraną, na śmierć. Ale jeszcze coś zrobimy, bomby. Tak. I tak się kończy nasza zabawa tutaj tymi Brytyjczykami. 1800 punktów. Prawie, naprawdę, prawie 2000 punktów tutaj sami zdobyliśmy. Opuszczamy misję. Czy tam... nie w ten sposób. Dobra. I dobra, myślę, że w tym odcinku to na tyle. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie o łapkach w górę. Dzięki za oglądanie i na razie.